Siemaneczko, nie robię. Z tej strony Wadi, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Tank Mechanic Simulator. Moi drodzy, grałem sobie poza odcinkiem. Oczywiście na początku chciałem przywitać swoich subskrybentów. Grałem poza odcinkiem. I co? To jest czołg oczywiście z zadania. Właściciel jakiś Adrian. Tu również jest właścicielem jakiś Mark. I te zadania oddamy. Oczywiście organizer. Zakończ zlecenie. Kolejne. Zakończ zlecenie. I 81, 84. I zakończ zlecenie. Wszystkie trzy zlecenia. Zrobiliśmy. Zostały nam dwa. Oczywiście musimy je przyjąć. Co będziemy robić? O, ale pierwsze co? Przyjmiemy te zleconko. I co wam powiem? Moi kochani, była aktualizacja gry, gdzie twórcy gry dodali nowy wóz amerykański transportowy, Tram Half Truck. To jest amerykański wóz transportowy. Zobaczymy. Ja jeszcze go nie wykopałem. A co mi się udało wykopać? Miałem trzy zadania, że coś jest do wykopania i same trójki miałem. No jestem rozżalony trochę, bo tak szczerze powiedziawszy, tych trójek trochę się nakopałem. Ja chyba za 71 tysięcy je posprzedawałem, bo ja już trójkę w muzeum mam. Więc trochę kasy zdobyłem. Ale ja tam nie ładowałem pieniędzy, tylko po prostu pomalowanie. Nie kupowałem części, tylko to, co było do zrobienia, co mogłem zrobić. Zrobiłem i tyle. I do Żyda. To było pchnięte. Zabrane. I koniec. No i co, moi drodzy? Jesteśmy gdzieś tam. Oczywiście bierzemy sobie drona, a radar oczywiście, i radarem sobie klikamy tutaj, niech se dron leci. Już ta legenda, to już można zamknąć ją, bo już trochę denerwuje. Mam nadzieję, że teraz coś innego niż trójka. Albo Wolverine. Stuk. O. Sztuk by się przydał, powiem wam. Także sztuga to ja bym z miłą chęcią przytulił. Jest to niemiecki wóz. Czołg. Niszczyciel czołgu, dokładnie. To ja bym z miłą chęcią przytulił sztuga. Jeszcze oczywiście był Panzer Tiger. Fajnie, jakby twórcy dodali resztę takich maszyn, naprawdę. No tak szczerze powiedziawszy, to trochę mało. No, jak pięknie, elegancko. Dobra, no to co? Bierzemy wykop. A, znaleźliśmy coś. Oczywiście jest woda. I kolejna trójka. No nie wierzę. A nie.
To jest rusek. KW1, o kurczę. Tego nie mamy. A to co zrobimy? KW1. Po raz pierwszy wykopałem KW1. Zawsze KW2 miałem. A tu proszę, o. Rosyjski sprzęcior. KW1. Nie to graj. Zainwestujemy w to. Zrobimy dzisiaj KW1. Trochę wyczyścimy. Znając trochę tych rzeczy, to będzie. Zarobiliśmy. Kupię kolejny schemat, jak wrócę do warsztatu. Dlatego, że w tej grze chcę mieć wszystkie schematy. I powiem wam, te schematy się naprawdę opłaca mieć. Dlatego, że części są za darmo. Z części, których pozyskujemy, więc dla mnie bomba. To zostawiamy, to wyłączamy, to na pakę. Nie w to graj, znaleźliśmy. Nie będę szukał już tych medalionów, jakichś tam kiedyś śmiesznych rzeczy. Po raz pierwszy wykopałem jedynkę. Naprawdę. Co to jest? No nawet czyszczenie czołgu możemy za 500 zamówić. Ale ja nie będę. 11% to nie jest źle. Ale damy go do naszego obozu, do naszego muzeum. Bo już trochę czołgów w tym muzeum mamy. I muzeum przynosi nam naprawdę dobre profity. Więc też nie ma co narzekać. Nawet ostatnio nie patrzyłem na raport. Mamy jedyneczkę. I kupimy sobie schemat na początku. Na początku schemat. Mamy tego. Dużo miałem właśnie tych trójek. Tych trójek miałem dość sporo. No i tej czwórki też się zdarzyło, ale ja sobie kupię schemat tych trójek. 400 tysięcy akceptuję. Także już schematy. Szkoda, że nie mogę zobaczyć, jakie ja mam schematy. Zobaczcie, mam 7 czołgów w muzeum. Już 10 tysięcy osób było u mnie. Obecnie jest 350 osób, więc powiem wam, muzeum się rozwija, ale dobra, lecimy moi kochani. Najpierw, może nie tak, najpierw zdemontujemy wszystkie części, które są zbędne. Już się trochę nauczyłem w tej grze, powiem wam. To możemy usunąć rdzę. To również. Tutaj nie ma nic ciekawego. Idziemy do środka. Jako kierowca mechanik zawsze będzie tutaj. O, tutaj jest pepesza. Szkoda, że je wyciągnąć nie można. Tutaj nic z tego. Tu nic z tym wciągniemy, kurczę. Aż jestem w szoku. Działu nowego. Co tu my mamy? Usunięcie rdzy. Ty patrz, nie ma żadnej apteczki. Dobra, no to lecimy od środka. Na początku. Mnie to tam bez różnicy. Czy ja zacznę tu, czy gdzie indziej. Więc trudno. Postaram się zrobić w 100%, dlatego że
że warto. Dobra. Gdzie dowódca siedzi? Gdzie siedzi tutaj dowódca? Tak ciasno trochę w tym czołgu pobywa. Tutaj jest ładownia. Ładowniczy siedzi. Dobra, kierowca mechanik. Wyczyścimy wszystko. Prosty, zobaczcie, jak prosto w tym czołgu jest. Po prostu jest góra, dół, wieża i koniec. Nie ma jakiejś tam zabawy wchowanego. Zobaczcie, już po cały czołg prawie. Nie. Trójeczka. Cały czołg prawie już zrobiłem. Wiadomo, że to ruskie czołgi to nie miały jakichś tam kamuflaży i tak dalej. Bardziej były proste. Miały po prostu jechać, niszczyć i to wszystko. I nic poza tym. No powiem wam, dla mnie wykopanie jedynki, a już gram trochę w tą grę, wow. Po raz pierwszy wykopałem KW1. No za K2 dostaje się 40 parę tysięcy bodajże, jak się nie mylę. Jak dobrze pamiętam. To ciekawe, ile dostanę za... za jedyneczkę. Skoro za dwójkę dostaję 42 tysiące. W 100% zrobioną. Mam wrażenie, że trochę tych części tu będzie brakować. No dawaj. Zobacz wszystko. Weź naprawy. Dobra. Tutaj renowacja idzie. Co tu mamy jeszcze u góry? Wyloty na pewno. Pojeżdżę i poszczelam, a dopiero oddam go do muzeum. I dobra. A nie, jeszcze tu jest rdza. Dobra. No już chyba raczej rdzy nigdzie nie będzie. Bierzemy piaskowanie. Patrzcie, prosty schemat czołgu. Nie miał jakiejś tam obudowy. Nie miał jakichś tam specjalnych rzeczy. Prosta budowa, jak budowa cepa. Na front. I poznań jazda. Jak to się mówi. Takie czołgi są, no z niemieckimi czołgami i amerykańskimi jest trochę roboty, powiem wam. Mam dużo elementów. O rosyjskie po prostu rachu ciachu i fajrantino. Więc zobaczcie, już prawie czołg dostaje drugie nowe życie. To nie bomba. Nie wszystkie czołgi idą tak szybko, powiem wam. Jeszcze tu. Oczywiście silniczek wyciągamy. A to jest na bank. Dobra.
Dobra, i od razu go piaskujemy, żeby się świecił jak psu jajce, za przeproszeniem. Dobra, no co, chowamy. Teraz go ładnie wygruntujemy. Tryb malowania nie, tryb gruntowania. Zobaczcie, jak szybko pokrywa grunt naszego małego czołga. Piaskowanie nie weszło do końca, widzę. Wiadomo, że to powinienem w lakierni robić, a nie na warsztacie. Ale kto by się tam do lakierni pchał? Nie ma na to czasu. Mówię, na 100% będę chciał go odpicować. Tutaj coś mi tam nie wchodzi. To bardzo mnie niepokoi. A jeszcze tutaj. No i jak widzicie, ładnie już wygruntowany nasz. Tutaj jeszcze gruncik musi pójść. Znaczy gruncik, piasek. Na mnie Pico Bello. Wchodzimy teraz do środeczka. Tak, na razie kierowca mechanik. No, to będzie wypiaskowane. No i dobra, no to teraz wygruntujemy. Ciole, kurde, kierowcę tutaj temu fajnie. Dobra, no to co, kierowcy były. To lecimy teraz tu. I oczywiście gruncik, jakby inaczej. Tam gruncik. Jesteśmy udziału nowego teraz. Również wszystko czerwono. No i dobra, zaczynamy to tak. Albo przenieść, albo podnieść. Dobra, to sobie pesze wzięliśmy. Dobra, to bierzemy od razu. Pomalujemy w środku, żeby to ładnie wyglądało. Pico Bello. Dla mnie bomba. Jak się jasno zrobiło w tym czołgu. Rozdział nowy, coś tutaj nam powie, nie. Kierowca mechanik. Kierowca to miał trochę tutaj miejsce, widzę. No i dobra, no to wychodzimy. Gruntowania. Malujemy dalej.
Picobello. Patrzcie, jak szybko. Teraz się gdzieś widzicie, że Rosjanie mają dużo sprzętu, ale prosty jak budowa cepa. I nic poza tym. Ho, 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 K1 prawie już odpicowana. Ej, 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 nie lubię właśnie tych schodów, bo nie można właśnie wycelować. Patrzcie, wszystko na zielono. Dla mnie bomba. Dobra, moi drodzy, kupujemy oczywiście może nie tak na początku, to ja sobie zamontuję te wszystkie części, które są już i jak to się mówi dane, które rozmontowałem. A czemuż to tak się stało? No dobra, to ja to wezmę, zanotuję, ale ja to będę musiał. Zszyjmy to narzędzia, a zobaczymy, czy mogę wyszlifować. Nie. Ha. Okej. Trochę dziwna. Kubu brakujące części. Oczywiście pomalowane, akceptuj. 4000. To nie jest jeszcze tak wiele. Oczywiście co? To bierzemy go. No nie, no nie, 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 pomalowane. Dobra, bo to jest właśnie młotek. I teraz. Skąd ja mam tą skrzynkę na narzędzia? Tutaj jej nie ma. Widzicie? System paliwowy, skrzynia, silnik, gąsienice, koła, wieża, wieża, kadłub. Kadłub. Mam tylko linki. Dobra, weźmiemy tutaj. Zamontujemy. Cyk. Dobra, nie chcę, ona na razie stoi. Dobra, wiesz, z tym. Lecimy. Tu gąsienicę damy. Tu kolejną. Tu damy kolejną. Teraz dolna. Fajno, fajno. Pyk, tu ładujemy.
O, pięknie to wygląda. Dla mnie bomba. I zobaczmy teraz statystyki. Stuwa 97 pomalowanie. Skrzynia biegów na silnika 100% 100 systemu paliwowego. System paliwowy. Wentylator. To jest to. Wał transmisyjny na pewno. Dobra, czyli muszę to wszystko teraz rozebrać. Dobra. To mi niepotrzebne. Dobra. Ale to muszę wszystko pościągać. No i co najgorsze, żeby ściągnąć to wszystko, moi drodzy, to Rosjanie musieli. Zobaczcie, ile części. Niby takie proste, ale zobaczcie, ile musieli. Musieli rzeczy podkręcać, żeby do wału transmisyjnego dodasz. Coś mi jeszcze tutaj przeszkadza, tego pytania. Co? Tu z tej strony to się odkręca raczej. No właśnie. No dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Rzeczywistość, tak. Zaznacz. To. Dobra, leć naprawy. Chwilę poczekamy. I już mamy. Zaleję jeszcze. No ale czemu nie jest pomalowany w 100%? To mnie dziwi. Weźmiemy jeszcze tą raziowo. Patrzmy, pójdę na dół. Może gdzieś tutaj u dołu umknęło. Niby nie. Hoppa. No i co, montujemy, nie? Na pewno to. No teraz jest chwilę. Później to. Nie. To. To jeden filtr, drugi filtr, jakieś to zbiorniki. Dobra, jedna chłodnica, druga chłodnica. No skąd ta skrzynka jest? Coś tu jest nie tak. Powiem wam, zobaczcie. Nie możemy szlifować, ale coś jest z tym pokiczkane. Prosty silnik.
No dobra, no to co? Zakręcamy wszystko. Skrzynka narzędziowa. Dobra, ja kupię tą skrzynkę cholerną narzędziową. Gdzie jest K1? Tu jest K1. Skrzynka narzędziowa. To będzie kadłub. Wnętrzenie kadłub. Skrzynka narzędziowa. Do pasy. I chcę tu. Dobra, mam skrzynkę narzędziową. I teraz chcę zobaczyć. Jest. I teraz to jedyneczka. No. Nie to graj. Czy coś jeszcze wymknęło? Górna lina holownicza. Tutaj nic. Tu. Co to jest? Tu. Zobaczmy. Tak, tak. Stowa, 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 stowa. Dziękuję. Zobaczmy cenę. Nie, 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 nie. Aż tak. Cena jedynki to 51 tysięcy. Lepsza niż. Więcej niż za dwójkę. Ale ja chcę dodać teraz. Moi kochani, do niej, do lakierni, spadaj do lakierni, ja chcę dodać do niej, fajnie kamuflaż by było, wiecie, jakiś szczof w kamuflażu, rosyjski. O! Zastosuj. Naklejki. Oczywiście. Jakby to by było inaczej. Musi być. Rozmiar. Oczywiście zmniejszymy, żeby się zmieściło. I J. K. Nie. Teraz zwiększymy i tutaj będzie JL. A. Cyk. Cyk. Oczywiście damy napis Rosja, bo dlaczego by nie. Damy tu Matka Rosja. O. Numer czerwony. Nie, numeru żadnych nie. A zastosuj. Tada. Jest Matka Rosja. Syk. I dajemy go. Oczywiście to weź przetwórz. A, przetwórz. Zaznacz. I przetwórz. Dobra. I do muzeum. Leci do muzeum. Co tu mamy? Wolverine, Sherman. Tutaj nie. Place order. Tu mamy co? KW T34 i na dziewiątce. Lecimy. Kolejny, widzicie, achievement się
O, jest właśnie. To jest ten pojazd M3 Half Track dodany. To jest nowy pojazd. Także już widzę, nawet dodali go w menu wczytywania. Super, mnie się podoba. Bo dlaczego by nie? No, dawaj, dawaj, dawaj. No, dobra. Szukamy naszego KW1. To jest Sharman. Jest i KW1. I dajemy. Teraz czy go znajdę? Tutaj był ruski. To jest T34, T34, 76, a to jest 85. A widzicie, nawet już jest w tym Wolverine. To jest Pantera. Tego SDK FUZ, czyli tego mi też brakuje. Jest. Klimen Voros Hilov. I dobra. Klimat Forest. No, pięknie, fajnie to wygląda. Teraz tutaj Sherman. Ten jest ten. To jest Pershing. Klimat Forest. Elegancko. Jestem. Nie, to jest też nie ten. To jest ten. Dobra. Mnie się podobuje. Teraz jeszcze tutaj, żeby znaleźć. To nie jest ten. Też nie ten. To też nie ten. Nie. K1K. To jest też nie ten, to też nie ten. Też nie ten, też nie ten. Też nie ten. To jest Wolverine. Kurczę. Ten się muszę przypatrzeć. Pershing. To jest raczej Pantera. To chyba ten. Tylko nie, to nie jest ten, bo nie miał zbrojników. Sobie to też nie, to jest ten. Ha, 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 ach ja. To raczej nie ten. To jest Pershing. To chyba ten. Tak, to ma ten. To jest ten. Właśnie, bo ma te dwa T. Tak, to jest to. Dobra. No i elegancko. No co? To tutaj oczywiście damy. A, tutaj stoisko jest jeszcze jakieś. A ja tu sobie oczywiście mogę coś dać. Garderóbkę, prawda? A ja. Haha, ładnie. Pepeszka niech se stoi. Pięknie, to mi się podoba. To jest taki żdupy. No i co, moi drodzy? Mamy to. Możemy jeszcze tylko zerknąć muzeum.
Mamy 8, reputacja 35, 8 tysięcy przychód z biletów odwiedzających muzeum, 400 osób teraz i 11 tysięcy już osób. Widzicie? Jednak się opłaca. Opłaca się mieć muzeum i piękne moje maszyny. Dobra, wracajmy. Dlatego lubię takie właśnie smaczki. Brakuje nam Pershinga. Zaraz zobaczymy, z czego nam brakuje. Na pewno tych dwóch pojazdów transportowych, niemieckiego i amerykańca. Pershinga z amerykańskiego. Tą drugą 34 o większej, o mniejszej lufie. Czy o większej lufie? No. Sztuga niemieckiego. Gdzie to jest? Tutaj. I z lepszościami. Tego jeszcze nie mamy. Tak. Mamy tą panterę. Nie mamy. Tigera szóstki. Niestety jeszcze nie mamy. Ale mamy 200 tysięcy. W banku oddaliśmy? Nie jest. Po co? Tak, spłaciliśmy pożyczkę. To mnie to cieszy. Mogę wziąć kolejną. Ho, 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 ho. Równe 100 tysięcy. 110 by dodało, ale na razie mi nie potrzebne. Jeszcze łap opłatę. O, informacja o czołgu. To jeszcze to sobie weźmiemy i pokażę wam. Może uda nam się coś, znowu jakąś perełkę odkryć. To by był fajny sukces. Taką perełeczkę na sam koniec jeszcze. Powiem wam, kochani, że gra się rozwija. Jak będą dodawać ciągle, to coraz nowsze, to może nawet jakby dodatek zrobili, za który miałbym zapłacić, to ja bym kupił ten dodatek. Naprawdę bym go kupił. Bo ta gra, powiem tak, w swojej prostocie jest banalna, a wciąga. Można się zatracić naprawdę na wiele godzin, odkręcając te śrubki, czyścić z rdzy, wykopywać, a sama frajda to jest właśnie z tego kopania i z remontowania. I jeszcze jak widzisz, wszystkie staty na sam koniec w 100%. Jeszcze oczywiście można nimi pojeździć, postrzelać, więc tyle. A jeszcze jest prościej teraz, jak mamy właśnie drona. Czekaj, jak on sobie poleci, to niech sobie poleci tu najpierw. No i sobie latamy dronem. Po prostu jedna prosta. Tu. No. Już widzicie, mamy jakąś grupeczkę. Tu już wiemy, jak iść. Tu do góry. I tu w bok. Czyli jakoś już kropeczkę mamy. Coś to jest, może być coś fajnego. Nie jest głęboko.
No i właśnie. Ja se pójdę tu. Zobaczmy sobie jeszcze raz mapę satelity. Ja stoję na tej drodze. Aha, dobra. Wsiadamy. Ale zliwa. Jedzie sam. Trudno. Myślałem, że zobaczę postać. Gdzieś tutaj jest coś. No i dobra, jak widzicie, już odkryłem. Teraz chcę to wykopać. Może coś fajnego. No już jest. Pistolet. Kolta. Elegancko. I to jest chyba mój Colt. Tak, to jest to. Tak, to jest co znalazłem. A teraz sobie wykopię to. Znaleźliśmy coś. No świetnie. Pytanie tylko co? Pershing. Kolejna złota perełka, moi kochani. Ho, ho. Tak, mówiłem, N26 Pershing. N26 Pershing. No, powiem wam, ten odcinek super. Dwa czołgi, których dawno w ogóle nie odkryliśmy, nie odnaleźliśmy. Bo Pershinga to jeszcze dopiero pierwszy raz, tak samo jak KW-1. No co, na pakę. Ho, Pershing. No coś niebywałego. Lataj do mnie, do domku. No, tu już na ciężarówkę. Powrót do warsztatu. Akceptuj. 7% to jest dość dużo zniszczony. Pershing był lekki, takim może czołgiem zwiadowczym, coś takiego. To nie był jakiś super czołg, po prostu on miał. Był szybki. Szybki, zwrotny, ale nie był zbyt dobrze opancerzony, więc. Dobre trafienie z pantery czy z tygrysa niszczyło go. I Pershinga sobie zrobimy w następnym odcinku. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Elo, pa, pa.